Jesteśmy w garderobie, za 2 godziny zaczyna się koncert. Pra wykonanie przez Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Wielkiej Mszy Hamol Jana Sebastiana Bacha. Utwór jest dosyć trudny technicznie, jest z mocno rozbudowanymi partiami chóru, dlatego wymaga od chóru zarówno dobrej kondycji, jak i dobrej techniki śpiewania. W koncercie biorą udział studenci, absolwenci zarówno Uniwersytetu Warszawskiego, jak i innych uczelni wyższych. Także orkiestra, która nam towarzyszy, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, składa się przede wszystkim ze zdolnych studentów uczelni muzycznych polskich i zagranicznych. Soliści, którzy nam towarzyszą, są to soliści Teatru Wielkiego i Opery Narodowej. Były takie momenty, tak wam w tajemnicy powiem, że chór się trochę przestraszył. Przestraszył, że tak pięknie śpiewa. Bardzo liczyłem na ten występ i przyznam szczerze, że próby nie zwiastowały tak dobrego występu, więc jestem strasznie pozytywnie zadowolony. Odebrało mi mowę z wrażenia i ze zmęczenia i ze wszystkiego, ale jestem bardzo zadowolona i myślę, że ten drugi koncert to w ogóle jeszcze lepiej pójdzie. To jest ogromne wyzwanie, jest 17 chórów, jest to długie, bardzo trudne pod względem i kondycyjnym, i technicznym, a jest piękne. To jest tak the best of Bach, tak jak powiedział jeden z naszych kolegów, i każdemu chórzyście życzę, żeby to zaśpiewał. Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu zrobiłem coś, o czym marzyłem od 7 albo 8 lat.